Dzień dobry. Nazywam się Marta Jędras i jestem pedagogiem, animatorem kultury. Moi drodzy, najczęściej odwiedzam Was osobiście, aby poprowadzić zajęcia rękodzielnicze. W związku z zaistniałą sytuacją widzimy się tutaj. Dziś rozpoczniemy cykl spotkań poświęconych tkaniu na krośnie. Pokażę Państwu, w jaki sposób projektować i wykonywać bransolety. Oczywiście na krośnie możemy tkać nie tylko biżuterię pod postacią bransoletek, ale także kolczyki, naszyjniki bądź różnego rodzaju inne gadżety, takie jak breloki czy zakładki do książek. Słowem wstępu to na tyle. Przechodzimy do prezentacji potrzebnych nam materiałów. Krosno. W tym przypadku metalowe, będziecie mogli spotkać też krosna plastikowe bądź drewniane. Igły, które będą nam potrzebne do tkania, są to tak zwane igły Big Eye, czyli na całej swojej długości mają przestrzeń, w której możemy swobodnie pracować z nitką. Nitki. W tym przypadku będziemy pracowali na talii 30 lub tytan 80. Według mnie są to najlepsze nitki. I oczywiście różnego rodzaju koraliki. Chciałabym Wam jeszcze pokazać zapięcia, które też wykorzystamy do robienia naszej bransoletki oraz tego typu trójkątne pojemniczki przydatne do selekcji różnych kolorów koralików. Jeżeli chodzi o krosno, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, jest ono metalowe. Ważne elementy. Mamy śrubkę z jednej i z drugiej strony krosna, którą odkręcamy i regulujemy sobie naciągnięcie nitki, bo tak naprawdę po to nam to będzie potrzebne. Swobodnie można dokręcić, odkręcić jak najbardziej. I jeszcze jeden ważny element, mianowicie sprężynka. Między przestrzenie sprężynki będziemy wkładali naszą nitkę za chwilę. Jak zaczniemy to robić, będę mówiła, na co zwrócić uwagę, aby wszystko było wykonane poprawnie. Na temat koralików chciałabym, abyście zwrócili uwagę na ich wielkość. 8 mm są najlepsze jak na początek pracy z tkaniem na krośnie. Koraliki są szklane, plastikowe, matowe, przeźroczyste, półprzeźroczyste, dwukolorowe, tak jak w tym momencie prezentuję. Jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, to my tutaj mamy Toho i czeski Jablonec. Koraliki z powłoką opalizującą, mieniące się kolorami tęczy. Plastikowe. Błyszczące. I jeszcze takie, które w środku mają srebrną powłokę. Intensywność koloru jest zdecydowana. Do wybranych przez nas koralików powinniśmy dopasować odpowiednie nitki. Tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, ja używam tytan 80 i talia 30. Jeżeli chodzi o dobór nitek, oprócz kolorów, bardzo ważne jest to,
że w tkaniu na krośnie mamy dwie zasadnicze nitki, mianowicie osnowa i wątek. Ważnym elementem do naszego działania jest igła. Jest to tak zwana igła Big Eye, ponieważ możemy ją rozwarstwić i jest to duże oko, a może być to też cieniutka, tak jak standardowa igła. Ważnym elementem jest też to, że jest ona elastyczna, co momentami będzie potrzebne, jak będziemy chcieli wejść tą igiełką między nasze koraliki. Przechodzimy do nakładania nitek na krosno. Najlepiej jest nakładać wszystkie nitki pojedynczo, żeby one nam się nie poplątały i żeby były w miarę równo nałożone. Możemy od razu pilnować, aby każda nitka znalazła swoje miejsce w przestrzeni na sprężynce. Jeżeli tak się stało z jednej i z drugiej strony krosna, to teraz staramy się wyregulować sobie nasze elementy na krośnie, abyśmy mogli swobodnie zawiązać nitki z jednej strony. Najlepiej robimy to na supeł, bądź można też zawiązać po prostu na kokardę, żeby później swobodnie je odwiązać, a nie męczyć się z nimi czy obcinać nożyczkami. Oczywiście cały czas staramy się pilnować, aby nitki na przestrzeniach sprężynki nie wyleciały, bo to się zdarza, to jest taki newralgiczny punkt naszego działania. Przechodzimy do nakładania wątku. Zakładamy go na krawędzi, tak jak widać. Jeżeli jesteśmy praworęczni, jeżeli jesteśmy leworęczni, to z drugiej strony. Zawiązujemy dwa supełki. To jest nitka tak zwana wątek. Jest ona cieńsza, ponieważ będzie musiała kilkakrotnie przechodzić przez środek naszych koralików. Nakładam nitkę na naszą igłę. I teraz wybrane koraliki. Jak widzicie, użyłam konkretnych, kontrastowych barw, abyście widzieli wszystko wyraźnie, jak jest używane, co gdzie jest nakładane. Kiedy mamy nałożone wszystkie koraliki, przekładamy nasz wątek pod osnową. Zwróćcie uwagę, pod spodem. Każdy koralik znajdzie miejsce między przestrzeniami osnowy. Wyrównujemy nasze koraliki i wkładamy w koraliki, ale nad osnową, naszą igłę. Moi drodzy, dziękuję Wam za pierwsze spotkanie, na którym zapoznaliście się z pierwszymi etapami tkania na krośnie. Zapraszam na kolejne. W kolejnym spotkaniu będziemy wykonywali tą bransoletkę, którą dziś rozpoczęliśmy, i zapoznacie się z innymi tajnikami tej techniki. Dziękuję, do zobaczenia.